Optometrysta to zawód medyczny zajmujący się narządem wzroku. W odróżnieniu od okulisty, optometrysta nie jest lekarzem i nie zajmuje się tak szerokim spektrum problemów związanych z oczami. Jest natomiast specjalistą wykształconym przede wszystkim w zakresie diagnostyki i korekcji wad wzroku. Dysponuje szeregiem narzędzi i testów pozwalających ustalić, jaka korekcja wzroku będzie odpowiednia dla pacjenta. Optometrysta specjalizuje się w korekcji wzroku za pomocą soczewek okularowych i kontaktowych, ale jest też w stanie na przykład prowadzić proces rehabilitacji narządu wzroku w przypadku zeza. Dobranie odpowiednich okularów wymaga wiedzy i doświadczenia. Wybierając oprawki okularowe, należy wziąć pod uwagę wadę wzroku, jaką korygujemy, przeznaczenie okularów oraz preferencje estetyczne klienta. Bardzo ważne jest posiadanie wiedzy z zakresu zasad doboru kształtu i koloru oprawki do kształtu twarzy, co pozwala osiągnąć oczekiwany przez klienta efekt. Konieczna jest perfekcyjna znajomość szerokiego spektrum różnych rodzajów soczewek okularowych, aby doradzić odpowiednią wersję klientowi. Optometria wymaga całkiem innej ścieżki kariery i kształcenia niż okulistyka. Optometrystą można zostać, studiując ten kierunek na uczelni technicznej lub medycznej w trybie dziennym lub mając już wyższe wykształcenie, odbyć studia podyplomowe. Zawodem pokrewnym optometryście jest optyk, który wymaga kształcenia na poziomie szkoły średniej lub policealnej. Optyk przede wszystkim zajmuje się wykonaniem okularów zgodnie z zaleceniem optometrysty lub okulisty. Wymaga to olbrzymiej precyzji i cierpliwości. Optometrysta z odpowiednim wykształceniem powinien być zarejestrowany w Polskim Towarzystwie Optometrii i Optyki. W tej pracy olbrzymią satysfakcję sprawia poprawianie jakości ludzkiego życia. Rozwój technologii i powstanie coraz lepszych soczewek okularowych i kontaktowych powoduje, że mamy coraz większe możliwości optymalnej korekcji wzroku. A to, czy nasz wzrok działa sprawnie, ma znaczenie nie tylko dla komfortu, ale także bezpieczeństwa.